Dzień dobry wszystkim widzom YouTube. Dzisiaj chciałbym zaprezentować następną sztukę broni, jaką jest rewolwer firmy Sturm & Ruger. Jest to model Black Hawk w kalibrze 45 Long Colt. Jest to konstrukcja dosyć ściśle oparta na kolcie Single Action Army z 1873. Sprawdźmy może tutaj, czy rewolwer nie jest załadowany. Nie ma żadnych nabojów. Więc usprawnienia w tym rewolwerze poczynione przez konstruktorów z firmy Ruger miały na celu właściwie polepszenie bezpieczeństwa tego posługiwania się bezpiecznego posługiwania się tym rewolwerem. Przede wszystkim Colt, ten Single Action Army SAA, miał długą wystającą iglicę tutaj z kurka. Tutaj jest iglica zamontowana w szkielecie, jak tutaj widać. Iglica zamontowana w szkielecie i dźwignia pośrednicząca, tak, która po prostu ustawia się naprzeciwko kurka i dzięki temu może kurek po prostu zbić iglicę i zbić spłonkę, tak? Bez tego, jak widać, jest to niemożliwe. Kurek nigdy nie dotyka iglicy, tak? Ta iglica tutaj się teraz pod... Znaczy ta dźwignia pośrednicząca się podnosi do góry i jest gotowa do strzału. Rewolwer. Czyli chodzi tutaj o to, że ten rewolwer może być noszony z sześcioma komorami załadowanymi cały czas, bo wcześniej, kiedy takiego zabezpieczenia nie było, standardowo noszono 5 nabojów z kurkiem spuszczonym na szóstą pustą komorę, żeby po prostu sobie nie odstrzelić czegoś, tak? Do tego ten rewolwer posiada regulowane przyrządy celownicze, szczerbinkę na wysokość i na boki. Bardzo wysoką muchę tutaj posiada również. Są to bardzo dobre przyrządy celownicze. Ogólnie ten rewolwer nie za wiele się różni od takiego Colta z 1863 roku, tak? Jeśli chodzi o rękojeść na przykład, o osłonę spustu i tak dalej, ona jest dalej malutka, dalej właściwie w rękawicach zimowych z tego to raczej nie da się strzelać. Ten akurat przykładowy rewolwer strzela nabojami 45 Colt, Long Colt. One wyglądają, są to bardzo silne naboje. Pierwotnie one były elaborowane prochem czarnym, później zmieniono na nitroceluloza, nitroceluloza, ale dalej to są te same naboje. Te naboje z 1870 któregoś roku dalej można używać w tym kolcie, tak? Do tej pory są tutaj używane bardzo często. Dużo broni jest tutaj robiona w tym kalibrze. I no jest to bardzo dobra i niezawodna broń. Ten rewolwer jest bardzo dobrze wykonany. Jego wykończenie, jak widać, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jest to rewolwer, w który można strzelać takie strzelanie, wachlowanie się nazywa, tak, kurka, czyli ściągamy spust i strzelamy w ten sposób. Cylinder się obraca i komory zostają, naboje w komorach zostają zbite tylko poprzez szybkie wachlowanie kurka, tak? Naboje ładujemy przez otwarcie tutaj tej loading gate, tych drzwiczek do ładowania. Naboje są takie, to jest pusty nabój, tak? Nie ma spłonki, nie ma prochu, jest po prostu, to jest taki modelowy. I wkładamy po prostu jeden po drugim nabój do komór cylindra. Następnie wystrzelone łuski. Tutaj jest taki pobojczyk pod spodem na sprężynie. Po prostu wypychamy
Wypychamy pojedynczo każdy nabój, przekręcając cylinder i tak dalej, i tak dalej. Jak załadujemy, zamykamy. Aha, te okno załadowania po prostu unieruchamia nam kurek i spust, więc to jest bezpieczne, tak? Do czyszczenia rozbieramy ten rewolwer w ten sposób, że odkręcamy tą śrubę tutaj. Wyjmujemy żerć cylindra, wyjmujemy cylinder, czyścimy po strzelaniu. Co jeszcze można o tym rewolwerze powiedzieć? Może troszeczkę o naboju. Nabój jest, już nie pamiętam, ale prawdopodobnie z tego samego roku, co ten pierwszy Colt SAA, czyli z 1873. Jest to bardzo duży nabój, kalibrze 45. Z reguły występuje z ołowianymi pociskami i tak dalej. Ja tutaj pokażę dla porównania 45 Automatic Colt Pistol. Jak widać, w rozmiarze jest, bo to jest ten sam kaliber, w rozmiarze jest troszeczkę dłuższy, a to jest nabój do AK-47, do karabinka kałasznikowa. Ok. Oczywiście z karabinka kałasznikowa jest nieporównywalnie większa energia. Te dwa naboje są porównywalne energetycznie. Ten oczywiście jest nowocześniejszy. A pokażę jeszcze tutaj, może porównam, to jest typowy nabój 22 Long Rifle do popularnego KBKS, a tutaj ta 45 Colta SAA. Więc no myślę, że tutaj to wrażenie robi. One, łuska naprawdę robi wrażenie, ale tak jak mówię, po prostu jej rozmiary wynikają z tego, że on kiedyś był elaborowany prochem czarnym i tego prochu trzeba było dużo w tej łusce. Potem zmieniono na nitrocelulozowy, ale wymiarowo została ta łuska taka sama, chociaż ciśnienie no, nie może przekroczyć pewnej wartości określonej właśnie dla tego modelu naboju i modelu rewolwera. No ale energetycznie pozostało około 550-600 dżuli. To nie jest mało, to jest bardzo dużo, to jest wielkie umf, wiadomo, ale no robi wrażenie. Ten rewolwer jeszcze, jak tutaj widać, ma bardzo dobrze wykonaną lufę. Koronowanie na lufie ma zrobione no idealnie. Bluing, czyli oksyda, jest bardzo ładna. Klasyczna wersja w ogóle rewolweru single action, czyli pojedynczego działania, tak? Tak jak mówię, tutaj dla porównania to jest kapiszonowy rewolwer. One się niewiele zmieniły, to jest 44, to jest 45, a to właściwie jest to samo. One się niewiele nie zmieniły, kurczę, na przestrzeni tam dziejów, tylko po prostu oczywiście tutaj jest cylinder na naboje scalone, tutaj jest kapiszonowy, no i nie strzelałem z tego rewolweru. Dostałem go wczoraj właściwie w swoje ręce, że tak powiem. No może będę miał okazję. Teraz wybieram się do kraju, w sensie do Polski, więc może po powrocie. Ok. To było tyle. Niezła.